Witam serdecznie, Justyna. Cześć Mariusz. W naszym kolejnym y, pięknym odcinku. To już szósty. Już szósty. Już szósty. Jak, co, kiedy to się? Na półtora minęło? miesiąca leci. Oh, ale No. Ale fajnie. Patrz, udaje się nam. Jeszcze. Nie, wiem, nie wiem, kiedy ostatnio udało mi się jakiś projekt do, kontynuować przez dłużej niż dwie godziny w mojej głowie. <laughs> tak więc witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego bardzo fajnego, strasznego podcastu. Mamy październik. Czyli najfajniejszy i najstraszniejszy miesiąc. Październik jest mój ulubiony miesiąc. Nie tylko dlatego, że mam urodziny w październiku. ten październik. No, możesz zapodać a, intro. A nasz podcast nazywa się horrendum. Od angielskiego horrendus. Według słownika PWN to jest coś, co budzi strach, od odrazę lub obrzydzenie. Czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. Miam. Spotkało Cię coś strasznego w tym tygodniu? <noise> tak. Chcesz się podzielić z ludźmi? Tak, chcę. Um... Nie ty powinieneś zacząć chronologicznie. Chronologicznie czy mm -hmm. mnie coś strasznego tak, spotkało, czy nie ale mnie spotkało coś strasznego. Nie, spotkała ta sama straszna rzecz, co ciebie. Dobra, nie wiesz co, może zabawniej będzie jak ja zacznę, faktycznie. No. Um, w Zeszło to było w zeszłym tygodniu. Tak. Byłam u Mariusza na serialu. Oglądaliśmy The Boys. Mieliśmy oglądać The Boys, ale. A faktycznie nie wyszło, nie, nie wyszło bo y myśleliśmy, że dwa ostatnie odcinki już wyszły. Okazało się, że jeszcze nie, więc oglądaliśmy Good Omens. Tak. No, też bardzo fajny serial. O końcu świata, czyli za, za rok. Um, I kiedy wychodziłam od Mariusza, była już jakoś pierwsza w nocy, tak? To tak. była pierwsza w nocy, więc jakby nietypowa godzina, aby spotykać kogokolwiek na klatce schodowej. I miałam na uszach słuchawki, muzyka była włączona, byłam już w świecie swoich marzeń, jak zawsze, kiedy idę gdzieś sama ze słuchawkami. I na pół piętrze. Zorientowałam się, że nie jestem sama i że przed jednym z mieszkań na krześle. O pierwszej w nocy. O pierwszej w nocy siedzi w pełni ubrany pan i patrzy na mnie ponurym wzrokiem. I zrobiłam coś, co uczyniłoby ze mnie jedną z pierwszych ofiar w każdym horrorze albo, albo triggerze, ponieważ ani nie przyspieszyłam kroku, ani się nie zatrzymałam, ani nie z schłówek, po prostu uśmiechnęłam się do niego i kontynuowałam uśmiechanie się do niego, aż nie minęłam go na tych schodach. I nie zeszłam na dół. A następną rzeczą, którą zrobiłam, było wyciągnięcie telefonu i napisanie do Mariusza Ja pierdolę, pan na krześle pod drzwiami, co jest kurwa grane? A ja odpisałem, wiem, zapomniałem Ci powiedzieć. <todgłosy> <todgłosy> Bo ja miałem tę samą sytuację, tylko dwa dni wcześniej wracałem z popołudniówki, więc była 23. I była chyba wielka mgła i mi się strasznie zachciało robić zdjęcia i półtorej godziny wracałem do domu, więc też gdzieś tak byłem w pół do pierwszej w nocy chyba, czy tam w pół do północy. I tak wchodzę sobie i ten pan siedzi, jest zgaszone światło i ten pan siedzi bez ruchu, ja tak na niego spojrzałem, nie powiedziałem dzień dobry, ani do widzenia, ani dobra i tylko dwa kroki wyżej na skotkach i szybka ucieczka do domu. No dlatego ci napisałem, że zapomniałem ci powiedzieć. Zapomniałem ci ostrzec. Że jakbyś że... widziała starszego pana na krześle, to trzeba uważać. No. No to... Ale on nie wydaje się groźny. To no nie, nie no jest taki... jak, To nie jest tak jak ta scena z tej gry, kiedy siedzi pan na wózku i wydaje ci, się, że nic nie zrobi, on coś na ciebie i zaczyna ci dusić. Co? Jak za pierwszym razem nam nic nie zrobił, to teraz też nam nic nie zrobi, prawda? No, bo tak. Dobra. I tak kurwa nie może chodzić, co? Po nie może. Walcz, <śle> 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 walcz! Myszką, myszką! Sorry, przepraszam. Tak, znaczy no. zobaczymy dzisiaj, jak będziemy wychodzić. może. No może ale manekiny no niby też są niegroźne, a, a są straszne, creepy. Hmm. Ogólnie nie spodziewasz się kogoś ogólnie w nocy o na, takiej porze. na klatce schodowej. Na krześle, na takim zwykłym jakby jadalnianym krześle. Tak, już, nie schodową. wiem czy pamiętasz, ale on miał chyba garnitur, czy nie? Ja, wiem, ja, czy... Ja byłam, jak ja szłam, to on był ubrany w takie normalne wyjściowe buty. Nie był właśnie ubrany jak jakiś Wiesz, jakoś tak na przykład, żebym sobie pomyślała, A kurde, może to jakiś bezdomny wszedł i się kitra na klatce schodowej. To był normalnie ubrany w taki płaszcz, jeansy, no mi... takie buty ładne, wyjściowe, pan po prostu, nie? W mojej głowie... Bardzo smutny, wyglądał na bardzo smutnego. W mojej głowie miał garnitur, ale to, to było pół sekundy, jak na niego spojrzałem. Też się tego nie spodziewałem, więc pozdrawiamy sąsiada, który, pozdrawiamy sąsiada, który lubi siedzi. sobie siedzieć na krześle prostu, w nocy. W no, więc dzisiaj ja mam temat dla Was i dla Justyny. I jak wiecie czy nie wiecie, to robimy tak, że druga osoba nie wie o czym jest odcinek. Więc Justyna. Nie mam tego pojęcia. Co tytuł podcastu nazywa się Mordercze Sikiery. O mój Boże! I będziemy, będziemy sobie opowiadać o Sikierach, które są mordercze, a bardziej o ludziach, którzy używają tych Sikier. Ale zrobiliście. Powiem Ci, że inspiracja tego podcastu to y, była chyba z dwa tygodnie temu. Mhm. Nie, to jak nagrywaliśmy o wampirach wtedy. No. Nie wiem, gdzieś o sikierach tego wspomnieliśmy i powiedziałaś, czy jest jakiś wykres y, ludzi zamordowanych przez sikiery. Aha. I ja zacząłem szukać. No. Jest, ale amazing. na Wikipedii. Ogólnie wszystkie informacje brałem z Wikipedii. Jak dobrze, że byłam na tej jodze i medytacji. Mam wrażenie, że to, jest, to było dobre mentalne przygotowanie na ten odcinek. Tak więc zaczynając, dla ludzi, którzy są niewtajemniczeni w takie rzeczy, czym jest topór lub sikiera? Uwaga, definicja z Wikipedii. Jest to narzędzie użytkowe do kształtowania i podziału drewna. Rąbania lasów lub jako broń obuchowo-sieczna. Jest to najstarsze i nadal używane narzędzie, złożone. E, topór jest używany od ponad 14 tysięcy lat. I ogólnie mój plan był taki, żeby sobie zeskrolować y, pierwsze morderstwo z toporem o nie! Do, następ do najnowszego. Tylko, że tych y, morderstw z toporem jest naprawdę sporo. I wybrałem takie trzy najciekawsze. Okej. Okay. Więc, y... Przeczytaj mi proszę jeszcze raz pierwsze zdanie definicji. Jest to narzędzie użytkowe do kształtowania i podziału drewna. Pewnego dnia przyszedł jakiś człowiek i powiedział: Zasady są po to, że, że nie, nie łamać. Ma... Po co ma Po co mamy robić podział drewna, jak można zrobić podział sąsiada? Na części pierwszej, tak. I... Mam nadzieję, że to nie jest to, co myśli ten pan, siedzący na krześle. Nie, póki nie ma sikiery. Tak zwanego toporu, bo będę na, zam... na przemian wrzucał tymi definicjami, to, to jest, dobrze. jest dobrze. Jakby miał topór albo sikierę, to, to byśmy tutaj nie nagrywali tego podcastu. I ciekawostka, okay. ogólnie, e, lubię dawać ludziom ciekawostki. Ciekawostki są ciekawe. Można później na imprezie randomowo to. W orzechówce. Wsi, leżącej w górach Świętokrzyskich. Nie, wsi, leżącej w górach świętokrzyskich, znajduje się jedyne na świecie prywatne muzeum Sikier w Polsce. Sikier, czemu? Sikier? Sikier, sikier, do no, sikier. siekier. sikier, sikier. Siekier, 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 siekier. Ja tak od samego początku, od samego początku, Siedzę i rozkminiam. Czy to ja źle słyszę, czy to ty źle? Mówisz? Mój błąd. Mój, mój znajomy ma ksewkę Sikier i. Siekier, e, tak, albo topór. <laughs> Więc e, tak, mój błąd, ma kulpa. E, siekier. E, u, uwaga. Muzeum te Aha. posiada około 2000 eksponatów. Wow. I jest to prywatne muzeum, które zostało założone w 2006 roku. Prywatne. Prywatne, tak. Chciałabym poznać właściciela i Pojedziemy go... po, pojedziemy kiedyś tam. Koniecznie. Tak, a to jest najlepsze, że to jest w Polsce. Jedyny na świecie. Jedyny na świecie. Niesamowite. Które ma 2000 eksponatów. Masz gościa, który ma 2000 siekier. <śmiech> <śmiech> <Sikir>? Siekier, siekier. <laughs> toporów, toporów. Yy, więc no, Polska ma jakieś ciekawe miejsca, <noise> o których my nie wiemy, więc jeśli mieszkacie blisko Orzechówki, jest to koło. gdzieś tam. Robiłem to dwa, dwa dni temu, więc. Y koło Lubania, Lublina. No jest różnica, ale. <noise> Albo można poczekaj, próbować. nie, nie. Nieważne, wygooglujecie <noise> sobie. Orzechówka, jakby co? Nie mylić z Soplicą. Tak. No i przechodzimy do naszego rankingu o, Morderstw za pomocą toporu. <grywia> Uwaga, teraz ciężkie nazwiska do, będą do czytania. Pierwsze morderstwo siekierom, rok 1209. 1200. Znaczy 13 załóżmy, wiek. to ma 14 tysięcy lat. Mm, Oczywiście mm. jaskiniowcy sobie tam. Walili tymi toporami i mordowali, tylko że... To były kamienne topory wtedy. Tak, i tylko że żaden jaskiniowiec nie, nie usiadł, nie wziął skóry ze zwierzęcia i pierwszy morderstwo no. siekierą. Dzisiaj nastąpi... ale wiesz... Ale 13 tysięcy lat przed Jezusem. Kim jest Jezus? Nie mam pojęcia, ale tak trzeba liczyć czas. Ale robili rysunki, więc wiesz... No. Więc y, to nie jest pierwsze morderstwo. Oczywiście, że nie. Ale to jest pierwsze morderstwo, które jest na Wikipedii. Okay. Posiłkowałem się Wikipedią, więc pierwsze morderstwo spisane siekierą, tysiąc... 1200. Y, wusek... Kurwa. Nie, nie, nie mówię <śmiennie> zmieniać dat. <śmiennie> 1209 rok. Tak, 1209 rok. Uwaga, ciężkie nazwiska. Wenno von Rumbriak. <śmiennie> Wenno von Rum... o, Źle to przeczytałem. Wenno. Venon von Rochbrach, <laughs> pierwszy mistrz liwoński okay. Braci Miecza. On był pierwszym, on był założycielem Bractwa Miecza. Miecza, potem stwierdził. Ale zginął. A. No to 1209 rok. Okay. Wenon von Rochbrach, pierwszy mistrz liwońskich Braci Miecza, został zamordowany siekierą podczas kłótni...

rycerz Wigbert. Rycerz Wigbert. Czy rycerz Wigbert nie był przypadkiem przewodniczącym Stowarzyszenia Braci i Siekiery? O, o, o tym, o tym mieli, samym Mieli spinę z Towarzystwem Braci Miecza? Tak, o tym samym sobie myślałem i to jest śmieszne, że szef y, mistrza miecza zginął od siekiery, a to przykłótnie, a nie wiadomo w jakiej okoliczności, bo o tym... To był rycerz krzyżacki, tak y, mm. ogólnie, więc oni mieli naprawdę problem, czy miecz, krzyż, czy kiedy. <laughs> no. I to jest y, taki wstęp, mm. jako że to jest pierwsze opisane. A mnich! Sobie teraz pomyśl, że jest pępuś nasz, <laughs> kochany. Pępik! I ten, on sobie siedzi i widzi te całe zdarzenie i sobie myśli, to jest pierwsze morderstwo za pomocą tego narzędzia. Spisałem. I poszedł do mników i sobie. To... Ale generalnie w tamtych czasach, jakby mordowanie podczas kłótni. Było rzeczą normalną? Było rzeczą, no nie patrzono na to w taki sposób jak dzisiaj, że o kurde, nie, nie powinieneś raczej obcinać temu typu głowy, musimy dzwonić po jakieś tam służby. I, 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 po, to było... i pomyśl sobie, że oni siedzą, zakładają klan. Dwóch najlepszych kumpli, tak? Jeden jest po stronie siekiery, drugi po stronie miecza, i ten po stronie miecza założył już bractwo i był pierwszym mistrzem, jakby, tego bractwa. I się spotkali i widzisz swojego kumpla, który zamiast herbu ma miecz. Tak, ma, ma miecz, a ty masz siekierę i le lecicie razem na krucjatę. Nie tak się umawialiśmy. Venon von Romerach. No, więc e, nie przedłużając, to jest, to jest pierwsze morderstwo siekierą za, zapisane przez Pempusia, Pempika, Wielkiego Nicha. Dalej. E, mamy Francis e, Stewart Silver. Przechodzimy do roku 1833. O, to już nie aż tak dawno temu. Jakieś 200 lat temu. Hmm. I Historia Francis jest bardzo ciekawa i też ma komiczne zakończenie. Okay. Tak, więc Francis to jest 18-letnia kobieta, oh. która zamordowała swojego męża oh. siekierą w 1833 roku w północnej Kalifornii. Ciało poćwiartowała i spaliła w kominku. Niesamowite. Motyw zabójstwa nadal jest niejasny. Jakby ktoś siedział przy tym. <grym, 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 czemu ona to zrobiła? Już 200 lat minęło. <grym>, a odpowiedzi jeszcze nie A odpowiedzi nie ma, więc motyw zabójstwa nie, nadal nie jest jasny. Podczas procesu twierdzono, że Franki była zazdrosną żoną szukającą zemst. O, 1833. Tak, Ameryka. Ameryka dopiero powstaje, 1833 rok. Następna teoria mówi, że byłam maltretowana i chciała przenieść się na zachód z rodzicami, jednak jej mąż na to nie pozwalał. Eee, no, tak. Wraz z Franki została aresztowana jej matka i jej brat, jednak nie przyznając się do winy przed sądem, zostali zwolnieni i karę poniosła tylko Francis yy, Stewart Silver. Więc powie sobie, masz rozprawę i twoja matka i twój brat mówi jesteśmy niewinni, nie zrobiliśmy tego, a sąd okej, okay, no, dobra. Jesteście wolni. Potrafię sobie to idealnie wyobrazić, biorąc pod uwagę fakt, że mam i matkę, i brata, <laughs> i... Tylko nie wiem, czy oni mieszkali razem, czy yy, Francis mieszkała sobie sama z mężem, bo ona chyba sama z mężem sobie mieszkała. Ale to w takim razie dlaczego jakby wzięli pod sąd też jej mamy. I... Nie wiem, bo mogła być w to zamieszana. A. Ale powiedział... Znaczy generalnie wiesz, w tamtych czasach i nawet w tych czasach w niektórych miejscach na świecie, ale w tamtych czasach praktycznie wszędzie... Jeśli kobieta wyszła za mąż i chciała sobie, y, powiedzmy, jak mówić, pojechać, nie, z in, rodziną? Po, pojechać z rodziną, albo podjąć jakąkolwiek decyzję, tak naprawdę, to nie było takie proste jak teraz. Może, może powiedzieć, słuchaj, spierdala, jadę sobie na zachód z mamą. No. Tylko no, musiała go ćwiartować z ciekierą i spalić w kominku, żeby <laughs> co innego zrobić. Ale to jest śmieszne, że nie przyznali się do winy i sąd stwierdził, dobra, spoko, to. <laughs> Załatwione. A co miał zrobić? Zdjąć odciski palców, jakieś nagrania znaleźć? Bo no w tamtych czasach, jakby uniknięcie kary za morderstwo było dziecinnie proste, mam wrażenie. No nie. Wystarczyło, po... Słuchaj, wystarczyło powiedzieć, że zrobiła to Twoja sąsiadka, która jest czarownicą. Na przykład, <grywania> ale Franki Francis, nie udało się jej, niestety, bo zosta... jak wiesz, ona została zatrzymana, tak? No tak, a to dlatego, Więc nie mi się wydaje, że sąd sobie tak pomyślał: mieszkacie razem, nie? Ona mieszka sama z mężem, a gdzie jest mąż? Nie ma męża, a ona jest jakby jej żo jest jego żoną, a nie ma męża, a mieszkają razem. To jakby na logikę biorąc, to dlatego puścili matkę i, i brata no młodszego, tak. bo oni nie mają nic y, wspólnego z tą sprawą, bo ona mieszka sama z mężem, a męża nie ma. <laughs> więc tutaj już jest coś nie tak. Więc, y, a ona miała 18 lat, pamiętajmy. Bożu. No, więc Franki y, przed egzekucją była w areszcie, jednak jej ojciec i wujek wyciągnęli ją z więzienia. Potajemnie. O, potajemnie! O, podoba mi się to. E, obcięli włosy i ubrali w męskie ubrania. Ah! E, Franki została aresztowana kilka dni później Ko w, e, w hrabstwie Henderson. O nie. O już myślałam, że może udało jej się uciec. I historia mówi: to, to jest komiczna sytuacja. Matko. Pomyśl sobie, Franki zamordowała tam swojego męża. Nieważne z jakiego powodu o. <gł exha> e, nieważne z jakiego powodu zamordowała sobie męża. Została skazana, poszła do aresztu, wujek i jej ojciec wyciągnęli ją, przebrali i pojechali gdzieś daleko, uciekali z miasta. Mm -hmm. I uwaga, w tym hrabstwie, Franki miała 18 lat, i to było jakieś 30-40 km. spotkała kogoś znajomego. Mm. Jesus. Historia mówi, że ktoś z grupy krzyknął do niej, hej Franki! Odpowiedziała ona, dziękuję panu, ale nazywam się Tomi mm -hmm. Na co jej wujek? Tak, ona nazywa się Tommy. <grywka> Potwierdzenie, powiedzenie słowa ona zdradziło ich i zostali złapani. <grywka> Ojciec i wujek zostali wtrąceni do więzienia za pomoc w wycieczce, a Francis została powieszona na placu w Margoton. Oh, uwaga. I uznana za pierwszą białą kobietę skazaną na śmierć w hrabstwie Burki. Margoton to jest miasto, które ma 15 tysięcy mieszkańców w Ameryce. Nasz Zgorzelec ma 30 tysięcy, o. więc to taka ma miejscowa historia. E, dlatego ją zapisałem, bo ona poćwiartowała swojego męża Ale w w ogóle, Wiesz, sobie, ja Ale gdyby był jakby film na ten temat, ja go bardzo chętnie bym obejrzała. Są dwa filmy. Na ten temat? Tak, o tej, na, o tej na, babce? Tak, na, Musimy na, na, to na obejrzeć. jej temat. Tutaj nie, nie, nie wpisałem w ciekawostkach, że są. Ale jeden, jeden powstał Musimy w 2007, a drugi w, w 2000. No, a... a to jest niesamowite. Czaisz włamać się do więzienia, przebrać ją, ściąć włosy. Uciec. Uciec w... i wpaść na kogoś znajomego. No, to były 3-4 dni zanim ją, zanim ją, ją złapali, więc I... już mogłaś poczuć smak tak, wolności. Tak, nam, udało się. Tak, poszliście do miasta i spotykasz kogoś znajomego i on cię woła. To jest tak, jak idziesz do, idziesz do marketu i widzisz jakiegoś starego znajomego, nie wiem, z gimnazjum albo z podstawowego, <gwardly> o nie, I on ci tam macha do ciebie. ty, Nie, nie, proszę, nie. Ty, mh, to nie ja. A tak, jej wujek jeszcze to. Jest, tak, Hej, Francis! Dziękuję panu, ale nazywam się Tomi. Tak, ona się tak nazywa. <grably> więc inteligencja ludzi mis w 1830 roku była. Może się po prostu zestresował. No na pewno. Uwalniasz swoją bratanicę z więzienia, która zamordowała męża. P pomagasz jej w ucieczce. Zostawiasz tak, jakby swoje życie i ze swoim bratem. Wyruszacie w iście filmową podróż. Tak, i za po czym, zaczepiacie o jakieś miasta 30 km, inne hrabstwo w ogóle. Po czym jakiś karsten, który znał ją z podstawówki, postanawia zawołać ją w tłumie. Cześć! Hej! Szukają ciebie za morderstwo męża! No, to ja widziałem twoje zdjęcie! Wszędzie no, i dlatego ta historia. Nie ma jest. jeszcze zdjęć, nieważne. <laughs> Nie ma jeszcze zdjęć? Czy były już te zdjęcia? W 1878 były, a to był 1833. Nie powiem ci kiedy tego. Aparat fotograficzny został skonstruowany, ale gdzieś w 1850 chyba. Gdzieś tak strzelam, mhm. bo na Dzikim Zachodzie, bo to jest. Y Kolejna historia, ładne przejście tutaj mam. Mhm. Kolejna historia też jest z Ameryki. Ogólnie wszystkie historie są z Ameryki. Tak, jak supernatural. Tak, tylko że ja przeglądając daty 1800, któryś tam rok, nie miałem wyobrażenia sobie, że to jest western. Mhm. Dlatego druga historia prowadzi nas na western, i wracając do odpowiedzi na Twoje pytanie. Podczas westernu, czyli 1870, był już aparat fotograficzny a. i oni sobie robili zdjęcia. Tak jakby. No. Wiem, że w 1903 powstała pierwsza kamera. No to już prawdopodobnie wtedy. No, aparat fotograficzny było. miał wtedy już 100 albo 50 lat? Co, coś w ten desen. Więc nie wiadomo, czy Franki mogła robić sobie zdjęcia, bo to był 1830 któryś rok. Ale yy, bohater naszej kolejnej historii mm, miał już zdjęcia, bo to już jest 50 lat do przodu. I opowiem Ci teraz historię Diabeł z Nebraski, Diabeł rok 1876-1878, czyli dwa lata działalności. Działalność. Morderczej swojej działalności. Steven D. Richards lub też Samuel D. Richards, seryjny morderca z lat 1876-1878, nazwany przez media diabłem z Nebraski, przyznał się do popełnienia dziewięciu morderstw. To już jest seryjny morderca, już ma dziewięć. Richard opuścił swój dom rodzinny w 1876 roku. W wieku 20 lat. Następny nasz bohater. Francis miała 18, Francis miała 18 on w wieku 20 lat. I udał się na zachód z zamiarem poszukiwania szczęścia. O, rany. Więc... Szukał szczęścia, znalazł topór. Więc tak. Wyprowadził się z domu, pojechał na zachód, szukając szczęścia. Znalazł pracę w pobliskim szpitalu psychiatrycznym, w którym jego zadaniem było grzebanie zmarłych pacjentów. Twierdził, że podczas tej pracy stracił całkowicie empatię wobec drugiego człowieka i od tego momentu stał się jakby seryjnym mordercą. To nie jest tak, o, że on wyjeżdżał. Było coś wiadomo, jest coś wiadomo o jego dzieciństwie? Jest, ale się nie zagłębiałem. Okay. Miał bardzo dobry dom, był z rodziny rolniczej. Czyli I... nie było jakby żadnej sytuacji, która mogłaby sprawić, że w jakimś nie. dzieciństwie... Nie, miał bardzo dobry kontakt, z, tak, bardzo dobry kontakt z, z matką, a to jest rok 1800, któryś, więc dziki zachód, wiesz, rodeo. Nie chcę tu się uznawać za żadną specjalistkę, gdyż nią nie jestem. I w tym momencie zaznaczę to, co powinniśmy zaznaczać na początku. My tu generalnie mówimy o rzeczach, o których... Um, które wyszukujemy sobie w internecie. Tak, jesteśmy, robimy sobie research, tak. Tak, nie jesteśmy żadnymi specjalistami, nie jesteśmy naukowcami, więc czasami możemy palnąć jakąś głupotę. Tak? Jak I robimy przykład, ja to... nie mająca pojęcia, od kiedy funkcjonuje aparat fotograficzny. Ale nie muszę wiedzieć takich rzeczy, bo nie jestem żadnym profesjonalistą. Więc z przymrużeniem oka brać wszystko, co mówimy. Jeśli się w czymś pomylimy, to sorki. Tak, i to też nie robimy tego profesjonalnie. nie. Tylko. Nie taki jest zamysł. Tak, hobbystycznie i przedstawiamy straszne historie w ten październikowy wieczór. Bardziej, bardziej październikowy poranek, bo to jest puszczane przed szkołą. i jest fajny odzew, ludzie mówią, że strasznie poprawiamy im e nastrój nastrój. W poniedziałki rano. Tak. O, to miłe Dobrze Więc... to był pomysł, żeby to puszczać w poniedziałki Tak, rano. i to jest to jest show, to jest rozrywka. Tak, dokładnie. Trochę grozy trochę... Wiesz, że nas znacie, to już jest szósty odcinek. No, nie możemy mówić o poważnych sytuacjach, tak? Diabeł z Nebraska zamordował dziewięć osób. Bo to jakby nie jest nasz styl i bardziej nie, się ja czujemy... Nie, się za często i za dużo śmieję, nie tak. dałabym rady. I, i, i bardziej... Oczywiście nie pochwalamy takich zachowań. Absolutnie! Nie. Po prostu... Żeby tego nie zrozumieć źle. Mi się podoba w tym podcaście, jak już tak... Yy schodząc z tematu, że robimy ten research i znajdujemy fajne historie, które miały miejsce na naszej planecie. Czy to klaun morderca, Tommy. Na przykład. Tak, Tommy? John Wayne Gacy. Tak, John, no. Nie wiem, czy był Tommy, Tommy morderca. Czy diabeł z Nebraska, czy nasz główny bohater dzisiejszego podcastu, do którego zaraz sobie dojdziemy. Czy co, co tam mieliśmy jeszcze fajne, fajne, ciekawe rzeczy. Tulpy. Na przykład. No, to jest. Fajnie się robi taki research. I mam nadzieję, że fajnie się tego słucha. Bo w sumie, jak ja montuję to, to fajnie się słucha naszego gadania. Ale wracając. Moja mama też słuchała i powiedziała, że słucha się nas fajnie. No. Ale wracając, mamy październik, więc musimy trochę, jak to na powiedziała, zahaczyć o grozę. <laughs> Wracamy do naszego diabła z Nebraski. Rok 1876. Chłopiec, 20 lat. Dobre. A do czego ja zmierzałam? Przecież ja zaczęłam mówić o tym, że nie jesteśmy profesjonalistami, właśnie dlatego, że chciałam powiedzieć, że to jest chyba trochę dziwne, że dopiero zaczął mieć skłonności jakieś takie socjopatyczne, psychopatyczne, to są dwie różne rzeczy troszeczkę. E, dopiero po pracy, w jakby co, z martwymi ciałami, to musiało być aż tak. On był jakby grabarzem, grabarzem w, z, w, w zakładzie tam. zamkniętym psychiatrycznym. No to, A to jest osie, 1880 rok. No być, no, no być może po prostu tam się zadziały jakieś takie, to jest jednak jeszcze młody człowiek, nie, więc może no. tam się po prostu zadziały jakieś takie traumatyczne rzeczy, był świadkiem jakichś okropnych wydarzeń czy coś. Kto wie, Jakbyś jakie ty... tam eksperymenty się działy na ludziach jeszcze i tak dalej. Do dzisiaj się w niektórych miejscach dzieją eksperymenty na ludziach w jakichś zamkniętych instytucjach i tak no, dalej. Jak ty byś w wieku 20 lat... Miała kopać groby no. i zakopywać ludzi, z, z którymi byś miała wcześniejszy jakiś kontakt, bo Może przychodzisz to, do pracy, tak, widzisz tam pacjenta A, pacjenta B, a tydzień później zakupujesz pacjenta A, pacjenta B i jakby sobie tak mózg nastawiasz? No po prostu nastawił się. Znieczulica z tak. I jak go złapali, bo go złapali. I się zapytali, bo wiesz, to jest, czemu to zrobiłeś? Czemu zbrodniłeś te dwie kobiety, w tym jednego <laughs> mężczyznę? I on właśnie zwalił to na tę, na, na pracę, a wtedy nie było psychologii. Mam w ciekawostkach nawet. Nie było psychologii takiej morderczej. Morderczej. Wiesz o co mi chodzi? Wiem, wiem, no. takiej no, krymi, kryminologii. Eee, może w tak. W stylu? I ogólnie zabił dziewięć osób, ale tak, tak naprawdę chyba specjalnie zabił cztery osoby. Aha. A te pięć to jest dziki, dziki zachód? No nie dziki zachód, że grasz sobie w pokera, wygrywasz hajs i gości ci mówi, oddawaj mi pieniądze i go mordujesz, bo on wyciąga pistolet, a ty jesteś szybszym rewolwerowcem. I wyciągasz swój pistolet. Tak, y więc miał. Przyznał się chyba do pięciu takich y zabójstw, które zrobił świadomie. Ich planowanych z zimną krwią. Tak, a cztery wiem. to po prostu bandyci, którzy na niego napadli. I on w obronie własnej? Tak. Więc wracając, znalazł pracę w pobliskim tam szpitalu, grzebał zmarłych, twierdził, że podczas tej pracy stracił całkowicie empatię wobec innych ludzi. Richard przyznał, że pierwszą zbrodnię popełnił pod koniec 1876 roku. Tutaj nie mam zapisane, ale pamiętam, że to był wrzesień albo październik a on wyprowadził się z domu na początku tego roku, czyli styczeń lód, gdzieś tak w marcu się wyprowadził. Więc jakby sześć, sześć miesięcy od wyprowadzki z domu do pierwszego morderstwa. Ciekawe, czy pisał listy do rodziców, list po pierwszym miesiącu. Droga mamo, jest wspaniale, podróżuję, czuję, że szczęście jest już za rogiem. Miesiąc szósty. <laughs> Droga mamo. <laughs> Muszę coś ci powiedzieć. Dwa tygodnie po przybyciu do... Y Karnej w Nebrasce. popełnił pierwsze morderstwo, ale nie znalazłem informacji na, na jakiej to zasadzie. Później popadł w paranoję i jakby czuł, że osoba, z którą się spotyka, może wiedzieć o jego zbrodni, więc żeby ona nie powiedziała policji, to mordował ludzi i popadł w taką paranoję. Ja tutaj zaraz mam, bo to sobie gdzieś zapisałem. Później popełnił kilka innych morderstw, które, jak stwierdził, zostały popełnione w samoobronie. Czasy dzikiego zachodu. To, 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 to co wspominałem. Richard był uważany przez kronikarzy za... Ble. Richard był uważany za kronikarzy za przystojnego i charyzmatycznego człowieka. Wiesz, czyli dobry sąsiad, no. Cześć mówił na klatce schodowej. No, który... O, poczekaj. Był uważany za przystojnego i charyzmatycznego człowieka, którzy zauważyli, że jego wygląd i zachowanie całkowicie przesłaniały jego naturę zimnokrwistego zabójcy. To w takim razie może oznaczać, że już od samego... Po... Dobra, w tym momencie znowu łącza się moja wiedza i wszystko, co czytałam. To może znaczyć, że nie stracił empatii dopiero w tym szpitalu, tylko że po prostu przez taki czas dobrze udawało mu się to ukrywać. Może przez całe dzieciństwo był bardzo grzesznym chłopcem, a dookoła domu ginęły wszystkie zwierzątka sąsiadów. Z mój, mea życie. culpa, mój błąd. Y, y, tak, była jedna taka sytuacja, gdzie musiał mordować małe kotki i już od tamtego momentu stwierdził, że życie nie ma sensu. No masz rację, przepraszam. Dziękuję, sobie, so, sobie coś tam przypomniałem, ale miał dobre, tego, miał dobre, e, dobrą rodzinę matka i ojciec go kochali nie był ubity czy coś tylko że to jest dziki zachód i po prostu musiał zabijać małe kotki ale, to też jest, ale od tego się tak zaczyna to no to jest, a później wiesz jest jakiś trigger prawda wiesz może w wieku tam 15 lat zabił małe kotki a, i coś na niego to wpłynęło ale jakby 100%. był na przykład nie wiem bankierem albo dziennikarzem to jakby tak, jego życie się To jest tak, to jest generalnie czytałam taką fajną książkę o tym jak działa w ogóle psychika osób, które wiadomo każdy jest inny, każdy człowiek ma inne triggery, każdy ma inne powody, dla których robi pewne rzeczy i jakby inne sytuacje na jedną osobę ta sytuacja wpłynie tak, że ją to totalnie nie obejdzie, a druga osoba y, przez taką sytuację w późniejszym okresie swojego życia zamorduje 15 osób na przykład toporem. Ale do czego zmierzałam? Do tego, że yy, właśnie faktycznie, z tym, że gdyby te kotki. I później chowanie tych złok w tym szmitalu, no. to mogło być wystarczająco, żeby tak, jakby jakby nie przeknąć te... go na ciemną stronę mocy. Powiedzmy. Jakby nie, nie pracował przez parę tam miesięcy jako tam pomocnik grabarza w tym zakładzie tak. psychiatrycznym, to może by, by nie, za, nie zamordował tych dziewięciu osób, tylko z trzy w samoobronie. No bo przykład... to dziki zachód jest, no tam je... jest Jak tylko... jest ta muzyczka do dzikiego zachodu, bo mam cały czas w głowie, ale nie potrafię i to. Du, 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 du. No. Du, du, du. I tutaj sobie w, du, napisałem du, du, du. w notatkach PS. Historia mało ciekawa, ponieważ Richard popadł w paranoję i zaczął mordować ludzi, myśląc, że dowiedzą się o jego poprzednich zbrodniach. Jak e... dla mnie <laughs> to jest istotne. Richard postanowił zabić Harlsona. To jest kobieta, Harlson, mhm. i jej troje dzieci. I to, to jest właśnie creepy. I to to dało mu jakby te miano demona z... Aha. tam szatana z nebraski, Bo popadł w paranoję, zabił... wiesz, specjalnie zabił jedną czy tam dwie osoby, później zabił... On spotykał w, się z tą kobietą? W sensie tak, ludzie. tak, spotykał się z tą kobietą, zabił, wiesz, dwie, trzy osoby, które go napadły, więc już miał pięć... pięć morderstw na koncie. I wpadł, w popadł w taką paranoję, że po prostu jego jakby kobieta czy tam... No kobieta, z z osobą, z którą się krono? krono. spotykał i mieszkał. E, miała długi język i bał się, że wiesz, powie wie. y, władzy. I za pomocą Przedefowi. siekiery y, zabił tak dziesię dziesięcioletnią Daisy, czteroletnią a, Mabel a, i dwuletnią Jasper. Za, za pomocą siekiery też mówiłem. No. I wtedy go złapali. I tą babkę też, tak? Tą no, ona kobietę? została zamordowana. Jakby zamordował ją i, I trójkę jej 3 dzieci. 3 dzieci, to już masz cztery morderstwa, dwa specjalnie, to masz sześć, i trzy przez przypadek w samoobronie, to masz dziewięć osób. No. I został skazany na śmierć poprzez powieszenie, Dziki Zachód, a data jego egzekucji wyznaczono na 26 kwietnia 1879 roku. Ale! Ale! To nie koniec historii. To, to nie jest tak, o, że wybrałem sobie morderców i mówię, a oni zamordowali, koniec, lecimy dalej. On miał miano demona z Nebraska, mhm. więc jakby nie patrzeć, usprawiedliwiałem go tym, że zabił tam trzy osoby w samoobronie. Tak. Później popadł w paranoję, ale w tamtych czasach był jakby osobą sławną już za swoje czyny. W tych czasach niewiele się zmienia. No więc y, siedział w więzieniu i miejscowi lekarze bardzo zaintrygowani tym, że zabił trójkę dzieci. Jak wiem, 10, 6 i 2 latka. Y, miejscowi lekarze prześladowali Richarda przed jego egzekucją, prosząc go o zgodę na oddanie jego ciała w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. No, wiesz, zobaczyć, czy może z jego mózgiem jest coś inaczej i no. takie tam. Odmówił i został pochowany. O. Pomimo pilnowania jego grobu, jego zwłoki zostały skradzione w noc po jego egzekucji. Wkrótce potem jego ciało zostało zwrócone na miejsce spoczynku. Jaki grzeczny lekarz! Jaki grzeczny, szalony doktorek! Ja tylko pożyczam. Odniosę! Tych lekarzy było więcej. Tak pożyczali od jakiś, jakiś czas później jego ciało zostało ponownie wykopane? Tym razem kości Richarda zostały rozrzucone po ulicach Kerney. A to już mniej grzeczne, To już bardziej takie creepy, co nie? Masz y, demona z Nebraski. On tą sławę jako demon zyskał za życia. I mhm. ktoś później wykopuje zwłoki i rozrzuca jego szczątki po całym mieście. To na pewno nie jest dobra energia, która się połączy po ulicach. Yy, podobno w 1882 roku w Karnej Country Gazette. Yy, naczelnik tej gazety, zdobył czaszkę Richarda i umieścił ją na wystawie w oknie biura gazety. Jesus. Aktualne położenie czaszki nie jest znane. Oh. Więc e, to jest jakby miano ma artefaktu. artefaktu. Jak oglądamy Supernaturala, to, to jest taki artefakt. Musisz znaleźć... Czaszkę diabła z Nebraska. Tak. I... I uwaga, w ciekawostkach mam. Wtedy bustujesz swoją siekierę, i możesz <laughs> trzy razy szybciej wrąbać drewno na ognisko. Ciekawostka. Psychologia kryminalna i profilowanie nie były wykorzystywane jako technika śledcza aż do morderstwa Kuby Rozprówacza w 1888 roku. 9 lat po egzekucji Richarda. Czyli dopiero 9 lat. On jakby był tym pierwszym takim szalonym mordercą. Mhm. Później był Kuba rozpruwacz. I od niego się zaczęło kryminalne profilowanie. Tak. A co jest najlepsze? 100 lat później. Nie mam tego zapisane. Pamiętam z, z, z researchu. 100 lat później, czyli w 1978 roku, był w Ameryce morderca. Też taki sławny, gdzie jakby porównywali go z Richardem. Tak jakby mm -hmm. jego następne wcielenie. Aha. 100, 100 Przep... lat później. Tak, 100 lat później. W tym samym okresie, kiedy on mordował. Czyli on mordował, jak ja tam mówiłem, 1876 i 1878. To w 1976 i w 1978 jakby powstał morderca z, z takim samym profilem psychologicznym, jak Richard. To jest tak, jak nie pamiętam kto to było, ale że Stephen Hawking urodził się dokładnie w dniu śmierci jakiegoś innego geniusza. Za Chiny zaraz nie pamiętam kto to było, ale to właśnie ludzie mówili, że to takie jakieś drugie wcielenie czy coś w tym stylu. To może to było drugie wcielenie. Chyba, ja własne braski. Po prostu mi się tak rzuciło w oczy. Mało o tym czytałem, ale w Google mi wysypało jego zdjęcia tego późniejszego mordercy. W sumie zdjęcie demona z Nebraska narysowane węglem jest, to i tak w montażu wrzucę. No i to demon z Nebraski był tym przystojnym, tym tak. charyzmatycznym. I tamten gościu też był przystojny i charyzmatyczny, ten 100 lat później. Ale o nim w ogóle nie czytałem, tylko po prostu mi się artykuł tak jakby wrzucił, kliknęłem, zobaczyłem, no faktycznie, ale to mnie nie interesuje, bo mam tutaj listę z ludzi mordujących za pomocą siekiery. I teraz przechodzimy do finału okay. naszej y, historii z morderstwami. Oczywiście tych morderstw z sikierą było y, jest naprawdę dużo, nawet ostatnio miało miejsce to na Dolnym Śląsku rok temu, a to sobie odpowiemy później. Nie wiem czy słyszałaś. Nie. Ja. To takie nas nasze miejscowe morderstwo Sikierą jako ciekawostka pod koniec. Bo ja, 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 ja się bałem to wrzucać do podcastu, bo to jakby nasze podwórko, nasze, no. a Ameryka 100 lat później to hechę he, można no, sobie pośmieszkować. Można powiemy, to, powiemy to bardzo poważnym głosem. Tak, ale była sprawa, którą śledziłem ee, rok temu czy dwa lata temu. Czas szybko leci, jak jesteś dorosły 2018 albo 2019. Biorąc pod uwagę, że mamy. Końcówkę 2020 roku, co jest bła. Wow. No, nie wiem kiedy to zleciało. No. Ten, ten rok to generalnie od marca do października czułam jakby, jakby jedno mrugnięcie. No. Nie? Więc, y, jako ciekawostkę, podam tylko tak z mojego doświadczenia, bo czytałem artykuły o tym. E, a historia też jest taka. Jak na 2018 rok, dość creepy i ponura. Ale wracając do naszego mistrza. Mogłaś o nim słyszeć, bo jak oglądałaś American Horror Story, drugi sezon, to był, moty był motyw jego. To ten sezon z, ze szpitalem psychiatrycznym. Z, nie, z Wiedźmami, To trzeci, to trzeci chyba. Sezon. Trzeci. No. Ja go nazywam tutaj w notatkach topornikiem. To jest dokładnie, po polsku mówiąc, topornik z Nowego, Orla z Nowego Orleanu. Axem of New Orleans lata działalności 1918-1919 nie wiem czy słyszałeś, czy nie ale to jest istnie paranormalna historia więc yy, dlatego zacząłem słuchać jazzu yy. wiem. Już, już wiesz? tak, już wiesz, oczywiście, tak, że wiem tak. słuchałam o tym kiedy tak. Buzzfeed and Unsolved ten taki fajny, e, znaczy Buzzfeed generalnie się, ale jedynym fajnym, tą fajną rzeczą, którą Buzzfeed stworzył, jest Buzzfeed and Unsolved. To jest tych dwóch typów, którzy e, chodzą, robią i sezon, jeden sezon jakby ich tego programu jest True Crime, a i tam właśnie mówią o takich zbrodniach typu jak ten z Nowego Orlanu z tą sekierą i z tym jazzem. To jest piękne. E, a drugi to jest Unsolved paranormal i szukają duchów, więc. No, i dlatego ja bym pojechał Suchało. sobie. Na fanpage' udałem, że pojechałbym sobie do Nowego Orleanu, bo jak oglądaliśmy Preachera, Nowy Orlean to jest jakby takie skupisko magii wodu mhm. i innych takich paranormalnych rzeczy. Jeśli chcesz. Interesujesz się czarną magią, specyfikacja wodu, to trzeba pojechać do Nowego Orleanu i wieczorem się przejść po mieście, bo tam jest totalnie istna, magiczna Ci atmosfera. Ci z Waspid też mieli jeden odcinek, w którym byli w Nowym Orleanie, właśnie w jakimś sklepie voodoo. No. Z taką babką, która się tym specjalizuje. Nowy Orlean się właśnie tym szczyci i to właśnie się wydarzyło w Nowym Orleanie i to sobie dałem do listy życzeń, że kiedyś trzeba pojechać do Nowego Orleanu. I Preacher mi się strasznie kojarzy, bo tam też był mm -hmm. motyw z, z voodoo, co nie? Tak. I też tam był Nowy Orlean, gdzie oni chyba te zwłoki zabierali z ulicy, bo tam ludzie tak imprezowali tak. No. I Boga tam szukali. Generala. Tak. I znaleźli go chyba. I jazz był, i jazz. No, Nowy Orlean to jest, to jest Tak więc topornik z Nowego Orleanu. Uwielbiam toporników. <laughs> Amerykański seryjny morderca działający w Nowym Orleanie w Luizjanie oraz w, okoliczny, w okolicznych społecznościach od maja 1918 roku do października. Październik. 1919 roku zamordował 12 osób. Sprawca nigdy nie został odkryty, a sprawy morder, morder z, e, pozostały nierozwiązane. Więc. Nie wiadomo. Nie wiadomo, a, a tu mam taki smaczek, który. Nie, nie, chcę, nie chcę spoilerować, ale przypomniał mi się jeden szczegół no. dotyczący tego. E, jak sugeruje nazwa Mordercy, atakował swoje ofiary za pomocą topora. W środku nocy rozwalał drzwi toporem i mordował wszystkich mieszkańców mieszkańców le, mieszkańców domostwa. Więc masz tysiąc. No, Aha. co chcesz znaczy, powiedzieć? Nie wiem, czy masz o tym wspomniane, skąd on brał ten topór. Z, jak czy pamiętam, to zazwyczaj było na ganku. Czy na. Znaczy, generalnie, ja, co ja z tego pamiętam, to jest to, że gościu, ktokolwiek to był, nie używał swojego topora, tylko on po prostu mordował ludzi toporami, którzy, które... które oni mieli na sobie. Tak, na podwórku, na podwórku. Tak, 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 tak. Ja tego nie mam zapisane, ale tak, to jest racja, no. no. E, ale sobie pomyśl, 1918 ktoś ci się włamuje na chatę twoim to toporem. toporem. A co to, najczęściej te topory były właśnie na, na ganku, gdzie tam sobie drewno rozwalasz czy coś. No. E, więc e, nie miałem ogólnie w planach znalezienia tego mordercy. Po prostu chciałem zrobić odcinek o morderczych toporach i siekierach. I siekierach. No. Pozdrawiamy siekiera, jak to słucha no i trafiłem na niego i sobie tak czytam, kurde też go kojarzę i za zacząłem się zagłębiać w to i dlatego napisałem ci też mam zajebisty temat morderczy i porąbany dobra przestępstwa nie były motywem rabunkowym Spra e sprawa nie wyczekaj, bo się pogubiłem Przestępstwa nigdy nie były motywem rabunkowym. Sprawca nigdy nie wynosił żadnych rzeczy z domostwa, które atakował, więc on tam przychodził tylko po jedno, żeby zabić. Większość ofiar topornika stanowili włosy imigranci lub Amerykanie pochodzenia włoskiego, co prowadzi wielu ludzi do przekonania, że mordował na tle etniczym, etnicznym. Tego nie szanuję. Mi się wydaje, że to nie ma sensu, po prostu mógł trafić na taką dzielnicę, jak wiemy Ameryka jest na... podzielona na te sankcje, są dzielnice polska, dzielnica żydowska, dzielnica włoska, więc jak on sobie przechodzi przez jedną dzielnicę, to natrafiał na Włochów, tak, taką sobie wybrał. Być no. może. Albo być może, biorąc pod uwagę czas. Wiesz, Ja generalnie y, potrafię zrozumieć seryjne morderstwa, ale stawiam kreskę na rasizmie. <śled> Ma... Ludzie ten, ludzie hmm. mówili, że mafia go wysłała czy coś, no. żeby tam. Y, bo to też, wiesz, czasy 1918. To, też możliwe. Y, to włoska mafia była naprawdę y, silna. Niektórzy analitycy kryminalni sugerowali, że zabójstwa były powiązane z seksem i że morderca być może miał podłoże sadystyczne, poszukując ofiar płci żeńskiej. Y, Kryminalodzy Colin i Damon wysnuli taką tezę, że morderca mordował tylko mężczyzn, którzy mu przeszkadzali w zamordowaniu kobiet. A, okay. Bo tam były jakieś tam sprawy, że niektóre osoby tam przeżyły, Rozumiem. i to byli mężczyźni. I to jest tylko teoria, to nie jest tak, o, że, że on sobie wchodził do domu. Zazwyczaj on wchodził i mordował wszystkich, którzy są w, w domostwie. Więc ci mężczyźni mogli się skitrać gdzieś pod łóżkiem czy coś. Na przykład. Więc. żono. To, 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 to są tylko teorie, co nie? Żegnaj. E, o, uwaga, przechodzimy do jazzu. Kocham Mniej wiarygodna teoria głosi, że zabójca e, popełniał morderstwa próbując promować muzykę jazzową. <laughs> Marketing. Co sugeruje list e, przepisywany zabójcy, w którym stwierdził, że oszczędzi życie tych, u których będzie w nocy leciał jazz? Tak. I to, to jest, to jest, jest ikoniczna, e, ikoniczna właśnie... To tak jak te plagi egipskie, że jak będzie krew baranka na drzwiach, to anioły oszczędzą wasze pierworodne dzieci. I to tak samo, jeśli będzie leciał u was jazz, jazz to, was to was nie zamorduje. nie zamorduje. I wtedy z, 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 to była wtorkowa noc. Z nocy wtorku na środę cała zielnicza jazz na, ten, na, 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 na pełną parę. A jak nie masz jazzu, to jesteś martwy, sorry ale ogólnie e, napisał list do redakcji nie wiem czy się zagłębiałaś w ten list pamiętam, nie, już dawno tam oglądałam ten odcinek ale pamiętam, że napisał pozwólcie, że e, zacytuję cały, bo mam cały list jego Proszę. i to jest tak paranormalne i to jest tak piękne tak, ja pamiętam, to on tak, ten list był taki brzmiał jakby on nie był człowiekiem tylko tak, jakimś, jakby był demonem jakimś, no, jakąś, i go z, nie znaleźli i nikt się nie przyznał do tego więc wiesz, jak masz bohaterów serialu, na przykład Supernatural, mhm. <laughs> i łapią tam demona, który tam zamordował 12 osób. A przy okazji jest szalonym demonem i na przykład ma obsesję na punkcie muzyki jazzowej, no. a innej. I robi to wszystko bardzo chaotycznie, bez żadnego konkretnego powodu. I jeszcze śmieje się z ludzi, robiąc takie rzeczy. Bo zobaczymy, ile domów uda mi się namówić do tego, żeby słuchali dzisiaj jazzu. Więc dla czytając ten list, miałem ciarki mhm. na, na, na plecach. Więc y, pozwolę y, przytoczyć sobie cały list tego jazzowego potwora. jazzowego potwora. Zaczyna się tak. Najgorętsze piekło, 13 marca 1919 rok. Czyli 100 lat temu. No tak jak na początku listu piszesz na przykład y, Wrocław. Taralalala. Tak. Najgorętsze piekło. Uwaga. Nigdy mnie nie złapali i nigdy tego nie zrobią. Nigdy mnie nie widzieli, bo jestem niewidzialny, jak eter, który otacza waszą ziemię. Nie jestem człowiekiem, ale duchem i demonem z najgorętszego piekła. Jestem tym, kim wy, Orlańczycy i wasza głupia policja nazywa topornikiem. Kiedy uznam to za stosowne, przyjdę i zażądam innych ofiar, tylko ja wiem, kto, kim oni będą. Nie zostawiam żadnej wskazówki poza moim zakrwawionym toporem. Oblanym krwią i mózgiem tego, którego posłałem na dół, aby dotrzymał mi towarzystwa. Muszę przewinąć? O, szukał ludzi. Jeśli chcesz, możesz powiedzieć policji, bo to jest list skierowany do redaktora, żeby uważała, żeby mnie nie drażnić. Oczywiście jestem rozsądnym duchem. Nie obrażam się za sposób, w jaki prowadzili swoje śledztwa w przeszłości. W rzeczywistości byli tak kompletnie głupi, że nie tylko bawili mnie, a także jego szatańską mość Franciszka Josefa. Nie, nie wiem, czy jest Franciszek Josef, ale tak może się nazywać Lucifer. Z tego miałem bekę. Tak? Jeszcze raz to przeczytam. W rzeczywistości. Byli tak y, kompletnie głupi, że nie tylko bawili mnie, ale także jego szatańską mość franciszka Josefa. Ale powiedz im, żeby się strzegli. Niech nie próbują odkryć, kim jestem, bo lepiej żebym nigdy się nie narodził, niż żebym y, posłał gniew, y, nie, żeby. So, przepraszam. <laughs> y, żeby nigdy się nie, żebym nigdy się nie narodził, niż żebym poniósł gniew, ponieśli gniew od topornika. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby takiego ostrzeżenia, ponieważ jestem pewny, że policja zawsze będzie mnie unikać, jak to robiła w przeszłości. Czyli, kurczę, już ma jakieś tam doświadczenie. Są mądrzy i wiedzą, jak trzymać się z daleka od wszystkich, yy, wszystkich krzywd. Niewątpliwie wy, Orleanczycy, uważacie mnie za najstraszniejszego mordercę, którym jestem, ale mógłbym być znacznie gorszy. To tylko Gdybym... 3% mojej siły! Gdybym tylko chciał. Gdybym chciał, mógłbym każdego wieczoru odwiedzać, odwiedzać twoje miasto. Gdybym chciał, mógłbym zabić tysiące twoich najlepszych i najgorszych obywateli, ponieważ jestem w bliskim związku z Aniołem Śmierci. Tutaj przerwę, bo to jest połowa listu. To, co mówiłem wcześniej. Nowy Orlean jest ikoną Wódu i czarnej magii. Mhm. I sobie teraz, teraz sobie to uświadomiłem, bo jak robiłem te notatnik, notatki, to nie myślałem. O tym. Nie <laughs> wiedziałem w ogóle. Mózg no. łączone, tylko notatki. I sobie pomyśl, że ktoś przez przypadek wezwał demona. Oh. Bo to jest nowy Orlean. To, to jest magia wódu. Ktoś przez przypadek zostawił jakiś portal otwarty? Tak, i wypuścił demona z, z piekła. I potem czyta artykuł w gazecie i myśli, czy ja zamknąłem ten portal? <laughs> No, więc yy, to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak jak czy ja czy zostawiłem, że lasko podłączone g zostawiłem coś na gazie? Jak ja zamknąłem ten portal wtedy. Teraz, aby być dokładnym, o 12.15 czasu ziemskiego. To też jest śmieszne. C okay. w następny wtorek wieczorem przejeżdżam przez nowy Orlean. W moim nieskończonym miłosierdziu złożę wam małą propozycję. Oto jest, bardzo lubię muzykę jazzową i przysięgam na wszystkie diabły w, dol w dolnych rejonach że zostanie oszczędzona każda osoba, w której domu usłyszę zespół jazzowy. Jeśli każdy ma jakiś zespół jazzowy, cóż, tym lepiej dla was. Jedno jest pewne, niektórzy z twoich ludzi, którzy nie grają w ten konkretny wtorkowy wieczór, dostaną siekierą. To, I to to? Pytanie? Nie, jeszcze jest pożegnanie. Cóż, ponieważ jest mi zimno i pragnę ciepła mojego rodzinnego tartarku, a nadszedł czas, by opuścić twój ziemski dom... Zakończę swój, dysku, dy, zakończę swój dyskurs, mając nadzieję, że opublikujesz to, że może ci się to dobrze udać. Byłem, jestem i będę najgorszym duchem, jaki kiedykolwiek istniał. Czy to w rzeczywistości, czy w królestwie fantazji. No, ca, cały list. Ja to tłumaczyłem z angielskiego. Cały list jest. Ma, no, magnifik, no. To jest... Piękne. I przychodzą mi do głowy dwa, jedynie dwa możliwe rozwiązania. Albo ten list. Bo to nie jest list napisany przez kogoś, kto jest... Y... Są listy pisane przez morderców, którzy mają nie po kolei w głowie, mają zes... Żytuję, z... nieładnie to powiedziałam, nie po kolei w głowie. Którzy mają, są chorzy psychicznie i mają jakby y... wizję siebie jako kogoś, kim nie są, ale wtedy te listy nie brzmią aż tak spokojnie. Jest na przykład, jestem Bogiem, jestem czymś tam i tak dalej. I widać, że to jest takie trochę... Jakby zachwiane. A w tym wypadku to był bardzo spokojnie i ładnie napisany list. Tak I je, bardzo... jeszcze się pożegnał. Że, je, tak, że, tak, że jest mu zimno, że. To wszystko miało sens. To nie było takie paplanie kogoś, kto na przykład jednego dnia myśli, że jest Bogiem, a drugiego dnia myśli, że jest szatanem albo jakimś królem czegoś. Tylko. Więc tak, dlatego pierwsze, moja pierwsza opcja. To mógł być, to mógł napisać jakiś po prostu ktoś, kto e, stwierdził, że to będzie bardzo zabawne i dowali. Jakiś poliglota troll, który stwierdził, że dowali po prostu e, śmiesznym listem, żeby wszyscy myśleli, że ten topornik jest demonem z piekieł. Albo to faktycznie był demon z piekieł, bo po tym liście, nie ma innej opcji. E, po tym liście, bo to, ten gest to była jakby jego końcowa salwa. On działał przez rok czasu. Mhm. Przez rok sobie jeździł wokół Nowego Orleanu, mordował ludzi, więc wychodziło, że było jedno morderstwo na miesiąc. Mhm. Więc to bardziej tak jak ludzko, żeby w nie wpaść. No ten list jest naprawdę ładnie napisany. Mnie najbardziej urzekło to, teraz, aby być dokładnym, o 12.15 czasu ziemskiego. ziemskiego. No. A powiedz mi, tak wracając do poprzedniej historii, jak się nazywał ten... Jak nie mam racji, to będzie można to wyciąć. Jak się nazywał... Diabeł z Nebraski. Richard. Kto się. Kto się nazywał? Był ktoś, Te, kto się tego, nazywał Joseph. Tego, tego Franciszka szukasz? Na pewno by się znalazł jakiś Joseph. Ale nie, Ale nie bo ja, ja miałam wrażenie, że ty wspominałeś o jakimś Josephie jeszcze wcześniej. Eee, nie wspominałeś o Josephie? Też mi się wydaje, że wspominałem. Była Franki. Właśnie o to chodzi! Bo mówiliśmy o Franki. Franki Francis, no. Myślałam, że tamten drugi był Józefem I myślałam, że Big Brain Moment odkryłam jakiś pattern, że. Ale ja, 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 wiesz, ja, ja to tłumaczyłem i tak. Że Kim tak? jest Kurcze Franciszek? Że. <laughs> że, że tak jest i... nazywa się Franciszek Józef? to jest. Eee, tutaj. Nie tylko bawi mnie, ale także jego szatańską mość Franciszka Josefa. <laughs> A nasz tego obecny papieżek ma ma na drugie imię? No jest... Pra... O... <laughs> Oho, kolego. Szybki research. Jak był Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, Józef. <laughs> nie dawać temu panu toporów. Ani radia. Żeby ja, jak teraz będzie miał Józef, Franciszek Józef na, na drugie papież, to ja się teraz będę bał. Bo mi ostatnio wpadła teoria. Eee, sobie w, w TikToka przeglądałem i było, że fręf, papież nie ma w tle Jezusa, tylko ma Lucyfera, który wychodzi z piekła. <śledzimy> 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 um, nie, po prostu no tylko jest, Franciszek. jest franciszkiem. Fra jego szatańską mość, Franciszek Joseph. Ale jego prawdziwe imię to jest Jork Mario Bergogli. On jest a, argentyński. Tak. Może Jork to jest Josef, a, Józef. Józef. <laughs> Wtedy by się ten. Mm, tylko tak, Franciszek. A, kurde. No i tutaj w ciekawostkach mam, że topornik z Nowego Orleanu odbił się na popkulturze. Był motyw topornika w American Horror Story. Postał kawałek jazzowy na jego cześć. Później. Niesamowite. Który się nazywa topornik z Nowego tego Orleanu. Proszę, nie krzycz, nie krzycz głośno, jak dobrze pamiętam. A nie, nie strasz mnie tato. Nie. Ta, tajemniczy topornik jazzowy w nawiasie nie strasz mnie tato. Nie no, Okej. Okay. I jest wspominany w serialach, filmach, książkach i w muzyce. Oraz w tym podcaście. Oraz w tym podcaście to jest bardzo ważnym z... osiągnięciem. Gratulacje panie toporniku, to jest wisienka na torcie dla pana. M mówię i po tym liście i po tej wtorkowej nocy przepadł. Dlatego nie złapali nigdy topornika z Nowego Orleanu. Już nigdy więcej nie mordował. Po prostu plus jego demoniczny list. Mówiący, że wraca do, do piekła. Jest naprawdę. No znudziło mu się. Creepy historia. I co jest najlepsze, że takie rzeczy dzieją się na świecie? A jak ty sobie to czytasz, to jest taka, wiesz, fantazja. Taki, o, Jakiś gościu nawiedzony zabił 12 osób toporami, które znalazł na ogródku i był topornik. A co jest najlepsze, że on jeszcze wpisał taki list w typie takiego demona? Mhm. A wcześniej był demon z Nebraska, który nie pisał żadnych... Znaczy on pisał tam listy, ale do swoich znajomych. Ale to były, ale... To, ale to były listy człowieka z paranoją, a nie, tak, no... a nie kumpla żatana, który lubi słuchać sobie jazzu. No spodobał mu się jazz i stwierdził, że nie będzie mordował. Plus mógł mordować wszystkich. W... Pomyśl sobie to te teraz, tak zostawiając już ten temat luźno do naszej dyskusji. Pomyśl sobie, że mamy wymiar. Mhm. Mamy teorię wie wielu wymiarów albo wielu symulacji. Tak. I w jednym wymiarze ten demon. Nie wiem, ktoś napisał do niego: Haha, jesteś głupi, nie istniejesz. I on się zdenerwował. I jest inny wymiar, w którym nie zabił 12 osób, tylko wymordował całe miasto. I my siedzimy sobie tutaj w 2020 roku, nagrywamy podcast i mówimy, że. No, cały Orlean w 1919 został wymordowany przez demona. I to był... No i wtedy zaczęła się rewolucja demonów, wyszły na światło dzienne, i dlatego dzisiaj jesteśmy stuprocentowo przekonani, że demony istnieją. A ja jestem mówiona na kawę z Lukasem na przykład i będziemy <laughs> rozmawiać o moim pomyśle na scenariusz. No, no, nowy Orlean ma pół miliona ludzi na chwilę obecną. To nie wiem, ile miał ludzi w 1919 roku. No, ja że. Ludzie nie potrafią się uspokoić, pomimo tego, że nasza planeta się gotuje od środka i od zewnątrz i wszędzie i się ruchają jak króliki, jest nas coraz więcej. To przypuszczam, że w tamtych czasach Orlando miał trochę mniej niż pół miliona mieszkańców. No nie, miał tak. Ja stawiam 100 tysięcy na przykład mieszkańców. I pomyśl sobie, że taki demon by wymordował nie 12 osób, tylko 100 tysięcy. Bo go... No po... na pewno został był jakiś po, po... jeden gościu, który cały czas napierdalał jazzem z domu. Dobra, no, masz rację, by. garstka ludzi wyprzeżyła. No, ale no tutaj z tego listu wynika, że e... niewątpliwie wy, Orlańczycy, uważacie mnie za najstraszliwszego mordercę, którym jestem, ale mógłbym być znacznie gorszy, gdybym chciał. Gdybym chciał, mógłbym każdego wieczoru odwiedzać Twoje miasto. Gdybym chciał, mógłbym zabić tysiące Twoich najlepszych i najgorszych obywateli, ponieważ jestem blisko związany z Aniołem Śmierci. Jakby, się na jakby to jest nawiązanie do swojego ziomka, tak jakbym powiedział, mógłbym nagrać tysiąc e, najgorszych i najlepszych e, podcastów, e, bo jestem kumplem z Justyną. No, no jestem w bliskim związku, ponieważ jestem w bliskim związku. To nie jest tak, że on zna. On jest, bli jest w bliskim związku z, z Aniołem Śmierci. Z aniołem śmierci. I on mówi, dobra, mordo, możesz zamordować... lecimy! Możesz zamordować tysiąc ludzi w, w, w mieście. I, nie, ja, zle... ja dzisiaj wychodzę na spacer, ziomeczku, więc trzymaj swój worek na duszę i leć za mną, nie? Będzie co łapać. I to jest dla mnie trochę tak... Bo idioci jakimś, w jakimś sposób i jakimś cudem dalej zostawiają swoje siekiery na ganku. Chociaż już od trzech miesięcy chodzę i używam ich, żeby włamywać ludziom do domu. Nie wszyscy wyrzucili swoje siekiery jeszcze, wyobrażasz to sobie? No i pomyśl sobie, że mamy teraz, znowu nawiązanie do tego wirusa, mamy 2020 rok. Mamy wirusa i jest grupa ludzi, która mówi, że on nie istnieje. I jest grupa ludzi, która mówi, że on istnieje. Teraz się cofamy do 1919 mm. i dostajesz informację, że masz puścić sobie jazz i przeżyjesz. I połowa ludzi stwierdzi, że to jest głupota Aha. i nie będzie puszczać. Aha. I połowa ludzi puści sobie ten jazz. Aha. Wiesz co? To jest idealny argument, jak ludzie na przykład mówią, czy zachowywanie dystansu działa, czy w ogóle mycie rąk, noszenie jakiejś maski ma sens? Zawsze. Może, jest tak. Może nie, ale co ci kurwa szkodzi? Dokładnie, Dokładnie tak. Jeśli, jeśli alternatywą tego, że na przykład nie masz racji, jeśli mówisz, że to głupota, jeśli alternatywą jest śmierć twoja albo kogoś w twoim otoczeniu, to dlaczego nie? Puść ten jebany jazz, umyj te ręce. Za załóż maseczkę. Załóż maseczkę. No. Nic się nie stanie, ale możesz uratować komuś życie. <grystanie> Jaka piękna jest... konkluzja. No. Opowiedz mi teraz o akcji z Dolnego Śląska Aha, jako, ja, już ja już chciałem zakończyć ogólnie temat. Dawaj, ja cały czas o tym myślę. Czy znaczy, kocham e... z Nowego Orlanu, ale jestem Tak, teraz przechodzimy na. Tak, e, przechodzimy teraz na nasze podwórko. Takie nasze bliskie podwórko, Aha. bo to było 70 km od Zgorzelca. O, e, też akcja z Toporem, z, z siekierą I ja jakby na bieżąco śledziłem ten temat. I nie wiem dlaczego. To było dwa lata temu. Dwa, dwa lata temu? 2018, załóżmy co, nie? Albo 2019. Jak mówiłem, czas szybko leci. Już nie wiemy. Yy, ja miałem ogólnie w planach te podcasty już dwa lata temu. Byłem strasznie najarany na to, na takie tematy, jak my teraz to robimy. I oglądałem w tym momencie serial. Yy, z... Zapomniałem, jak on się nazywa, ale serial opowiada o dwóch agentach FBI, którzy jakby otwierają dział badania psychiki morderców z 1917. E, to jest serial na podstawie książki, o której ja mówiłam. Tak. Bo książka jest bardziej dokumentem takim typowym, a w serialu dodali fabułę. O rany. Kurde. No. też zapomniałem co, Dobra, nie? Ale jest serial, który pokazuje całą tą kryminologię seryjnych morderców gdzie badali zachowania seryjnych morderców i jeździli sobie po prostu po więzieniach i robili przesłuchania. I ja, jak ja czytałem ten artykuł, bo ja tydzień czasu mi ten artykuł siedział w głowie, wyobraziłem sobie nas, którzy jadą do więzienia o Boże. tylko po to, żeby się zapytać, dlaczego? Dlaczego Zbrodniłeś dwie kobiety, w tym jednego mężczyznę. To jest żart, ale yy, z, teraz opowiem. Tak mówiliśmy, full teraz na, na poważnie. Atwaga. Francis miała 18 lat. Nasz bohater miał 18 lat. Nie mówmy może imienia i nazwiska. Co ty na to? Nie, nie pamiętam imienia i to nazwiska. To dobrze, to dobrze. To jest w ogóle na, też taki na, dobry na... sposób, jak to są takie aktualne rzeczy, no, to w ogóle jest dobry ja sposób, żeby właśnie nie dawać po prostu za dużo atencji. Yy, yy, nie, nie chciałem nawet o tym wspominać, okay. bo to jest nasze podwórko, ale nasz bohater miał 18 lat i w nocy... Mind Hunter, Przepraszam. Tak. Tak, to mi książka, Mind Hunter. Polecam książkę. Chyba mam książkę. Ale mogę ci ją pożyczyć jeśli nią mam. Bo Spoko. książka jest jeszcze lepsza. No. Każdy. Wracając, wyobraziłem sobie, że jedziemy sobie do tego do, do więzienia. Bierzemy na rozmowę tego ziomka i zadajemy pytanie, dlaczego? Bo gościu, nasz bohater, wracając, w nocy miał 18 lat, wziął siekierę. I zamordował swojego ojca we śnie, matkę i swojego młodszego brata. Po czym zrobił na tle rabunkowym, yy, zrobił rozpiziec roz w domu, pojechał nad jezioro, zadzwonił, yy, zadzwonił na policję, że ktoś się włamał do, do, do mieszkania. Wrócił, była policja i myślał, że jakby to jest jego alibi, że sobie pojedzie, zadzwoni. I tak nie wytrzymał presji, że jak się zapytała policja, wiesz, morderstwa rodziny. Pierwszy podejrzany to jest ten członek rodziny, który, który przeżył. Mhm. Więc mamy 2020 rok no, policja nie jest głupia. I go wzięli do ściany i powiedzieli, czemu to zrobiłeś? I on się przyznał do tego. Oj, nie przygotował się do tego. No. I to jest właśnie historia, z, taka najnowsza z 2018 roku, gdzie w nocy, ale. w Wiesz, nie, nie czytałem jego młodości i tylko dlatego wyobraziłem sobie, jak jedziemy do tego więzienia i się pytamy, dlaczego. A nie mówił? Nie było żadnych powodanych konkretów? W, policja mówi, że to na tle rabunkowym, że jakby chciał wymordować całą swoją rodzinę i... nie wiem. I zabrać rzeczy z domu, w którym mieszka. No. Nie mógł zrobić tego bez mordowania swojej rodziny. No i to jest właśnie creepy, bo w sumie motyw jest nieznany. No pomij... I goś miał 18 lat, co nie? Więc on jest traktowany jako, jako dorosły. No dorosły tak. Chyba dostał do żywocie. Dlatego ta wizja, że pojechać do niego i się zapytać czemu... <laughs> Ale my robimy bardziej rozrywkę niż takie mindhunterskie rzeczy to, tak, rzeczy. tak. Poza tym nie jesteśmy profesjonalistami, więc generalnie oni tam jeździli, agenci FBI ale... i nie wiedzieli co pytać, wiedzieli, co to znaczy. A myśmy zapytali czemu, a on powiedział, bo nie ma czemu no i co to znaczy? <grym, 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 co? <grym, ale wiesz, w Ameryce masz takich podcasterów, y, którzy no, nagrywają te kryminalne rzeczy na poważnie. I oni jeżdżą i rozmawiają z seryjnymi mm, mordercami. Nie, mieć... mogłabym tego, nie mogłabym tego zrobić, bo generalnie jeśli, uważam, że jeśli już ktoś się tym zajmuje, to niech to już robi jakiś profesjonalista, prawda, nie ktoś, kto chce sobie nabić wyświetlenie. Ja się mogę, nie wiem, opowiedzieć i pośmiać z tego, ale nie będę no robiła tak, no. czegoś, co powinien robić ktoś, kto poważnie się na tym zna. Żeby na przykład poszło do przodu jakieś rozwiązywanie spraw, co faktycznie to pomoże. No są tacy. Chociaż z ludzie co z hobbystycznie sprawy detektywistyczne doczekają. No, z drugiej strony, co nie robi to chyba nikomu krzywdy, tak myślę, przynajmniej. Ja, tak. na, to, ja na to patrzę pod taki, czy to robi komuś Kuku, czy nie. Jeśli coś takiego, że jakiś podcaster pojedzie sobie do seryjnego mordercy i no, Na się. Na przykład ich to interesuje, co nie? Jeżeli I tak. jakby robią research dziennikarski do, do swojego artykułu. No jest dużo no takich. Żeby tylko nie wyciągać błędnych wniosków, prawda? No. Jak się nie zna na przykład. Wi na więc my mamy klauzulę, że yy, my robimy to for fun. for fun. Trochę dziwny temat na for fun. Ale... <laughs> Każdy temat, który omawialiśmy był dziwnym tematem na for fun. No wiem. Seryjny klaun bordercza. Klauno lodówki, które są <laughs> ze mną do tej pory. No więc to by było tyle, no. Taka nasza konkluzja, żeby nie zostawiać sikiery na ganku. Nie, I słuchać jazzu. Jazz jest fajny. Słuchajcie, jazzu nie tylko dlatego, żeby nie umrzeć, tylko po prostu, żeby go słuchać. Tak, Zwłaszcza teraz. Ten miesiąc mam wrażenie. Październik jest wspaniałym, pięknym, jesiennym, horrorowym miesiącem i jazz bardzo do niego pasuje. Też o tym myślałem. Dlatego no. robiąc research zacząłem słuchać jazzu i są ta, jest parę takich mrocznych kawałków, takich. Wielbiam. I wczoraj jak szedłem sobie do pracy, bo masz y, spuk y, Tober, tak? Mm -hmm. I teraz to trzeba stłuma stłumaczyć, stłumsić, <laughs> przetłumaczyć to na polski. O, translatoryka. Y, no wiesz co wymyśla, wymyśliłem? No dawaj. Że to jest, y, jak mam październik, to jest Straż Dziernik. <laughs> Że... Strażdziernik. Straż nic, nic lepszego nie wymyśliłem. Jak masz z tego spółktober, masz strażdziernik. W komentarzach o, macie misję. W komentarzach możecie napisać, jak połączyć straszne z październikiem. Strażdziernik. 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 Straż, dziernik. Straż? Jest. <ślaski> jak... Dziernik. Czym jest dziernik? <ślaski> Чего ты страшный?